Szczęść Boże. Witam serdecznie wszystkich Państwa z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Dobiega końca siódma kadencja Parlamentu Europejskiego, a druga dla polskich eurodeputowanych. Mija też dziesiąty rok członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Pomimo wielkich nadziei, wyrażanych m.in. w budowaniu europejskich łuków triumfalnych w 2004 roku oraz rozbudzonego wówczas entuzjazmu, bilans naszego członkostwa jest dość smutny. Od tamtej pory żaden polski rząd nie przedstawił realnego podsumowania zysków i strat po akcesji naszego kraju do struktur Unii Europejskiej. Nadal pozostajemy na poziomie prymitywnego zestawiania obligatoryjnej składki członkowskiej z hipotetycznym, czyli deklaratywnym napływem środków. Głównym problemem naszego kraju jest emigracja ludzi, zwłaszcza młodych, za granicę i bezrobocie. Od czasu wejścia Polski do Unii odnotowano rekordową liczbę wyjazdów Polaków za granicę, która utrzymuje się na poziomie około 2 milionów osób. Obywatele nasi muszą niestety wyjeżdżać, aby zarobić na siebie i rodzinę, gdyż Polska należy do krajów o najniższych stawkach bazowych, jeśli idzie o zarobki, i średnia płaca u nas wynosi 363 euro miesięcznie, podczas gdy na przykład w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji czy Belgii obywatele mogą liczyć na minimum ponad 1200 euro. Wyjeżdżający za granicę Polacy, zwłaszcza do Niemiec, mogą liczyć na zarobek nawet do 2000 euro brutto miesięcznie. Kiepskie warunki, jakie stwarza w kraju polski rząd, zmuszają do emigracji rzesze naszych rodaków, a mimo to bezrobocie wciąż wynosi około 14%, a wśród młodzieży do 25 roku życia 20 kilka procent. Także w rolnictwie nie odnotowujemy sukcesów. Po 10 latach obecności w Unii nie zdołaliśmy wywalczyć równych dopłat bezpośrednich do hektara, co notabene gwarantuje unijne prawodawstwo. Brak jest też odpowiednich środków, które pozwoliłyby na modernizację polskiej wsi. W ubiegłej siedmiolatce z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich skorzystało zaledwie 5% polskich gospodarstw. Wprowadzono natomiast wiele limitów mlecznych, cukrowych i zlikwidowano mnóstwo zakładów pracy. W Lublinie na przykład zburzono najnowocześniejszą cukrownię, co spowodowało nie tylko drastyczny wzrost ceny cukru, ale także zlikwidowanie większości upraw buraka cukrowego w tym regionie. Notabene w stolicy tego regionu, Lublinie, nie ma już żadnego zakładu produkcyjnego. Zlikwidowano fabrykę samochodów ciężarowych FSC, która produkowała kultowego Żuka, a później Lublina, furgonetkę. Dzisiaj drobni przedsiębiorcy zmuszani są do kupowania zagranicznych pojazdów tej wielkości. Pomimo przyznania dodatkowej puli w wysokości 2 400 milionów euro dla 5 województw ściany wschodniej na rozwój, nadal istnieją kolosalne dysproporcje pomiędzy wschodem a zachodem kraju. Na wschodzie budowa infrastruktury drogowej, kolejowej i wodnej wciąż kuleje. Obecnie szansą jest jednak budowa autostrady wodnej E40. Dzisiaj dopiero do świadomości ludzi dociera, że wynegocjonowane warunki akcesyjne były niekorzystne, a jak wskazuje wielu niezależnych ekonomistów, od kilku lat faktycznie dopłacamy do budżetu Unii. Niektórzy publicyści wskazują, że unijne dotacje wpływające do Ministerstwa Finansów i Narodowego Banku Polskiego rząd polski zamiast wydawać w kraju lokuje w zagranicznych obligacjach, głównie w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Nie przejmują się tym bezkrytyczni euroentuzjaści, twierdzący, że gdyby nie środki unijne, sami nie zbudowalibyśmy dróg i mostów. Świadczy to nie tylko o braku wiary w samodzielność obywateli naszego kraju, ale i podważa sens budowania społeczeństwa obywatelskiego. Niewątpliwie potrzeba nam nie tylko nowego ducha i energii, ale także świeżego spojrzenia na struktury Unii i jej możliwości, co może zapewnić zmiana sił po europejskich wyborach 25 maja tego roku. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.